Ale się ostatnio wkręciłem w te gówniane klimaty. Jeszcze 4 dni temu byłem w Stolcu na meczu, nawet z nim zagrałem. A teraz jadę na skoki narciarskie. A ten skok w bok wykonam oczywiście z pewną panią, która będzie starała się mnie przekonać do tego, że te skoki narciarskie to wypierd do sześcianu. Co pani ropucha przygotowana na najgorszą podróż swojego życia? Na najgorszą podróż przygotowana na maksa po prostu jestem. Już w Słowenii, w Lublianie. Ja jestem przygotowany na 5 dni pobytu, ale inni chyba na miesiąc. Pani Ropucha, oprócz tego, że jest największym ekspertem od skoków narciarskich w Polsce, jeszcze przy okazji jest najlepszą polską wokalistką i zaraz nam coś zaintonuje zapewne. No, jest już piątek, wczoraj były dopiero serie próbne, tak zwane. Kwalifikacje. A już pojawiły się pierwsze problemy z wyjściem z progu. No dobra, pora na jakieś regeneracyjne śniadanko. Jesteśmy w ogóle w miejscowości Krańska Góra i dzisiaj, 8 km stąd w planicy, Kamil Stok zacznie walkę o tak zwaną kryształową kurwę. No, ruszamy na skocznie. Dobrze. Bardzo. Z tego co widzę, to każdy ma tu swoją flagę, a my nawet małej flaszki nie zrobiliśmy. Planica, planica. No, zaległości nadrobione, można wchodzić. Smerzyna, kralica. Takie są przyśpiewki. Tam będzie jazda z kurwami, hejkami, jazda z kurwami. Tak? Tutaj lata nasz mistrz świata. A to już się zaczęło? Tak. Uwaga, zaczęło się. Widok mam chyba najlepszy na świecie. I teraz chyba Stok skakał, tak? Stok? Tak leciał, że go nie poznałem. No już chyba po zawodach, więc można spokojnie się napić nareszcie. Nie, jeszcze druga seria. Nie ma skoków narciarskich bez alkoholu. Właśnie, kurwa. Podparty! Eksperci udzielają jakichś poważnych wywiadów. Sporty, rekreacja, z ostatni ulejku, skakali, cincer, psy... To się muszą znać. To się już ta druga seria? Lezą pod nas, nasze dzieci, a nasze skakalki, a drugi ma nas. I to nas lichą, co i ma, że na tym będzie później. O, znowu Polak? Tak. Uli, Marcin. Ile 248. Jak dla mnie to było 248. Przepraszam, jednak nie 248, tylko 218. Pomyliłem się o 30 metrów. Tu pan ma lornetę. Przydałaby się jakaś lorneta z meduzą. Każe najlepsze, ale przynajmniej nie ma kolejki do kibla przez to. O, to już podobno koniecne dzisiaj, a ja się tylko rozkręcam. Schowaj, schowaj, schowaj. Już jest sobota, chyba sobota jest, jest potwierdzenie, mamy sobotę. Wczoraj to był lajcik, to był konkurs indywidualny, ale dzisiaj to drużynowo będzie, to się będzie działo. Dzisiaj całą drużyną będziemy tankować. Miały być zawody drużynowe, ale gdzieś udało mi się ropuchę zgubić, za dużo ludzi jest. Nie ma ropuchy, nie wiem w ogóle co się dzieje tutaj. Nie skoczył za dobrze. Ropucha się odnalazła, zaraz wszystko będę wiedział, co się dzieje. Proszę bardzo, na którym miejscu jesteśmy? Proszę mi nie zadawać takich trudnych pytań. To jest taki harmider, że no po prostu nic nie wiem. A ja tam
Harmider. Górne skacze i kto nie skacze, ten z policji. Hej, hej. Ej, teraz Polak skacze czy skakał? Piru było jakieś. To podobno jakieś 250 skoczył. Co się tam wydarzyło? Ile? Ile? Jakiś rekord skoczy się trafił. Ja też idę na rekord. Koniec podobno. A naprawdę wszystko jest? Jesteś panowie chcieli zdjęcie, kurwa, o co chodzi? Które miejsce zajęliśmy? Prawdopodobnie trzecie. Tak, to jest oświętować. Kamil Stoch, Polska! Cześć, Kamil! Cześć! Kamil, dawaj na piwo! No i już niedziela. Dawno nie było jakiegoś sensownego konkursu, więc... Wio! Latamy po NMK. Najebani z kumplami. Wciąż loty po 40 jak Noriaki Kasai. Ale zajebał. Nie wierzę, że nie jest pierwszy, kurwa. Final round is cancelled. Coś odwołali, no. Chyba się już zakończyło. No cóż, niedziela, godzina 11. A jeszcze spokojnie, bez żadnego stresu, może się napisywa. Jest już poniedziałek, rano, pora kończyć te wczasy. Bardzo wypoczęłam, generalnie. Ja nawet fajne te skoki, człowiek się odchamił trochę. Bo na piłce to tak różnie bywa, ale na tych skokach to i tak z alkoholem delikatnie było. Człowiek tym sportem tak się bardziej zajął. I co pani proponuje na zakończenie tych udanych wczasów? Prbda, prbda, prbda.